Hej, 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 hej! Witam, witam, witam was wszystkich, moi mili. Z tej strony oczywiście Kaldyrn. Wracamy do Dragon Age Inkwizycja. Kontynuujemy sobie sam początek dopiero naszej przygody. Powiem wam, że jestem osobiście już po 14 godzinach rozgrywki mojej prywatnej. I jest fajnie, jest grubo, mimo tych wad, które wymieniałem. W zeszłym odcinku jest gra zajebista. Do wad można się przyzwyczaić, wierzcie mi. Okej, jesteśmy przed świątynią świętych prochów, a raczej w świątyni, a dokładniej rzecz ujmując w tym, co po niej zostało. Naszym celem jest wyłom, przypomnę, a raczej jego zamknięcie, o ile się to uda. You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Czy jesteśmy gotowi? Chyba nie mamy większego wyboru. I'll try, but I don't know if I can reach that. Much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down, and be careful. Okej, czyli mamy teraz tam dotrzeć. Powiem wam tylko jedno. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Co ja to mówiłem? A tak, jestem po 14 godzinach gry. Ukończyłem jedną, niedużą, powiedzmy w cudzysłowie, lokację malutką poboczną i nadal nie ukończyłem pierwszej głównej lokacji, w której jestem. Po 14 godzinach. A zacząłem robić teraz drugą poboczną lokację, której rozmiary przypominają te, którą ma główna lokacja. What's it doing here? Magic could have drawn on Lyrian beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. O, Varric wie, co mówi. Pamiętamy czerwone Lyrium. Someone help me! That is divine Justinia's voice. Pamiętamy z drugiej części, co robiło i jak wpływało na istoty żywe. Istoty żywe, czerwone Lyrium. Ono odegra chyba w tej części trochę większą rolę, tak mi się wydaje. Okej, czeka nas teraz trudna walka, znaczy trudna walka, wymagająca walka, która pokazuje, że demony, większe demony, które pokonywaliśmy w poprzednich częściach, no nie umywają się siłą do tych, które są tutaj. That was your voice. Most holy called out to you, but... What's going on here? Run when you can! Warn them! We have an intruder. Slay the elf. You were there. Who attacked? And the divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The
fate bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! Okej, czyli za pomocą znamienia możemy również otwierać te portale. Niektóre portale w ten sposób właśnie trzeba... wyłomy, może takie będę nazywał, tak jak powinno, wyłomy. Można zamknąć dopiero, gdy wcześniej je otworzymy. I pozbędziemy się tego, co za nim wychodzi. Okej, takich spotykaliśmy wiele w poprzednich częściach, ale ten jest inny, jest znacznie potężniejszy. Kolejny myk. My możemy wpływać na te wyłomy podczas walki, destabilizować je, dzięki czemu one trochę osłabiają bądź oszołamiają naszych przeciwników. Czwarty poziom ma. Level potworów się nie skaluje, jest to zajebiste, coś czego mi brakowało. Po prostu na danej lokacji występują przeciwnicy, którzy mają ograniczony poziom, no swój ograniczony poziom albo jakiś zakres poziomu. Tak więc jeśli tam pójdziemy na słabym poziomie, to możemy dostać pierdol, ale jeśli pójdziemy na wysokim poziomie, to możemy przejść przez nich jak, no jak przez masło, bez problemów większych. Ale zajmijmy się walką. Kolejna nowość, pancerz. Doszło tu coś takiego jak pancerz. Nie wiem dokładnie jak go się jeszcze zdobywa, ponieważ tarczownicy również mogą go zdobywać atakując. Kassandra ma taką zdolność. Polega to na tym, że najpierw trzeba zdjąć ten pancerz, po czym dopiero wtedy można zdejmować hapeki. Bardzo wkurzające, ale dla postaci, którymi się gra, jest świetne. O, możecie zauważyć, nawet Kassandrze się już właśnie uzupełniają. Aha, dobra, już wiem, nie możemy go atakować, musimy wpłynąć na portal. Okej. Teraz możemy go bić bez problemu. To jest powiedzmy, że to jest pewnego rodzaju mini boss, na którego trzeba, prawda, wpływać za pomocą tego wyłomu. Normalnie ten pancerz można zdejmować atakując przeciwników. Może się stąd wsunę. Wiem, że zaraz na pewno wyjdą jeszcze pomniejsze demony. O, już. A raczej cienie. Jeszcze gorzej. Chociaż nie wiem, co gorsze. Na szczęście nie biją aż tak mocno. A my jesteśmy dosyć wytrzymali. Op, Kassandra. Nasi towarzysze mają bardzo dobre AI. Sami biorą w odpowiednich momentach miksturki, ale ja czasami wolę pomyśleć za nich. Jeszcze raz. Okej. I bijemy go. O, odejdę może, bo... Zostaw Varika. Dobra, jeszcze raz. Cienie.
Dobra, Varric. Odsunę się tobą, bo widzę, że ty sam nie odejdziesz. Kassandra, twoja kolej kończą? Nie, nie kończą się w sumie na miksturki. 8 to sporo. Możemy zwiększać ilość miksturek za pomocą ulepszenia sprzętu. Dobra, jeszcze dużo, jeszcze kilka. Nie, ma niewrażliwość na większość żywiołów. I efekty. I budzimy się, no oczywiście. To jest kobieta, żeby was nie zwiódł wygląd. Don't worry about it. I only I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You're back in Haven, my lord. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. Okej, szybkie wytłumaczenie. Znaczy się, że się udało. So you're saying they're happy with me? I'm only saying what I heard. I didn't mean anything by it. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said at once. And where is she? In the Chantry with the Lord Chancellor. At once, she said. Okej, i mamy już zwykły ciuch. Co ty mi tu przyniosłaś, dziewczyno? Elfie korzenie. Mamy notateczkę. Operacja pacjenta, czyli byliśmy nieprzytomni przez 3 dni. Dzień pierwszy. Możecie sobie przeczytać. Przeszukiwanie, exploring, podstawa, zwłaszcza w tej części gry, ponieważ tutaj wszystkie materiały się bardzo przydają. That's him. That's the herald of Andraste. They said when he came out of the Fade, Andraste herself was watching over him. No właśnie, to już wiemy, jak nas nazywają, jaki tytuł będziemy nosić. Dobra, gdzieś coś jest. Na pewno tu jest notatka, to pamiętam. Mabari Andrasty. Oczywiście do przeczytania. Sporo tych informacji z książek się powtarza. No wiadomo, w poprzednich częściach niektóre rzeczy były, na przykład coś takiego jak historia zakonu i te inne, i te niektóre pierdoły się powtarzają, ale jest bardzo, bardzo dużo nowych wpisów, które warto trochę poczytać. Notatka, tu mamy dzień trzeci obserwacji pacjenta. Za chwilę dotrę do gospody i pokażę wam coś zajebistego. To trzeba usłyszeć. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką twórcy w ogóle
mogli wymyśleć. O kurwa, jak gadacie, to ja nie mogę przeszukiwać. To jest gospoda? Tak, ale... Aha, czyli jeszcze nie teraz. Za jakiś czas, trudno. Świecące dziewice. Oczywiście, tak jak mówiłem, do przeczytania wszystko. Jest tego od groma i ciut-ciut. Bardzo dużo czasu w grze można spędzić właśnie na czytaniu i wertowaniu tych wszystkich informacji, które się zdobywa. One znacznie wydłużają rozgrywkę. Okej, tam musimy się dostać. Na razie zboczymy jeszcze. Przeszukamy wszystko, co się da. Kwartalnik, frywolna wdówka. No cóż, jak widzimy, nawet w świecie Dragon Age'a są czasopisma, aby to ludziom żyło się lepiej i mieli o czym czytać i później plotkować. I dzień drugi. Ostatnia notka z obserwacji pacjenta. Ognista laska adepta. Ja dokładnie nie wiem, czy... No cóż, jest, wydaje mi się, lepsza. Ma jeszcze dwa ulepszenia. Ja nie wiem, czy w skrzyniach jest losowy lód, czy zawsze ten sam, więc... będziemy musieli sobie sprawdzić. Adan, jeszcze nie możemy z nim rozmawiać. Z nikim nie możemy tak naprawdę jeszcze rozmawiać, dopóki nie... pójdziemy pogadać z Kassandrą. Linka mi przeszkadza. Jagnięca wełna bierzemy. Jest to surowiec do ulepszania broni. Okej, tu nic. Dziwna skrzynka. No właśnie, tak jak mówiłem, z nikim nie da rady na razie porozmawiać, więc idziemy do Kassandry. I trochę do przeszukania jest na pewno. Pamiętamy to z poprzednich części. Jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w całej grze. Exploring, przeszukiwanie. Schemat. Tak, zdobywa się schematy do tworzenia przedmiotów, tak jak w jedynce. Nie pamiętam, jak było w dwójce. W dwójce chyba nie. W każdym razie tu wracają schematy. Aczkolwiek są schematy na ulepszenia do broni i schematy na same bronie, czy tudzież pancerze, więc... jeśli mam mówić, crafting jest bardzo rozwinięty. Pieśń dla zmarłych. Słuchajmy. Okej, udamy się teraz do podziemi, można powiedzieć chyba do lochów, aczkolwiek nie pamiętam, czy to lochy. Nie sądzę, w końcu byliśmy w świątyni, a w świątyni raczej lochów nie ma. No, jest fizyka! Założenie zakonu. No właśnie, to z tego co pamiętam było w poprzednich częściach.
zbieramy całą... cały szmelc, później się sprzeda. Hierarchia w zakonie, to też było w poprzednich częściach, bo pamiętam doskonale. Co mamy dalej? Zamknięte, niestety nie potrafimy otwierać. Tylko Łotrzyk to potrafi. Nie wiem, czy będą wychodziły jakieś mody do Inkwizycji. Jako, że to jest Frostbite 3 silnik, a ten silnik, z tego co pamiętam, nie był zbyt przychylny, jeśli chodzi o moderów. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo fajnie byłoby... bardzo fajnie byłoby zobaczyć jakieś mody usprawniające rozgrywkę, bo nikt inny jak gracze... No nikt nie potrafi tak usprawnić już gry, która wyszła tak jak właśnie sami gracze. I nie mówię tu o modach raczej na grafikę, bo grafika jest świetna i nie mam jej nic do zarzucenia. Chodzi mi bardziej o mody jakieś po prostu... O pokroju takie, które usprawniają grę, samą rozgrywkę. Stwórca. No dobra, wszyscy wiemy tak naprawdę czym... raczej czym jest stwórca, bardziej pasuje. Ale to prawdopodobnie był jakiś wiersz. Dzieci Andrasty. Tego nie pamiętam. Czy było, czy nie. Tak, różne badania możemy przeprowadzać, aby zyskiwać władzę. Przydatne. Dobra, ale idziemy w końcu pogadać, najwyższy czas. Chain him. I want him prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence? Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. Dobra, i tak, co by tu brać? Ikonki nie oddają tego mniej więcej, jakie wybory podejmujemy, tylko bardziej nasze uczucia naszego bohatera, odczucia. Dobra. You really think your Maker would send someone like me? The Maker does as he wills. It is not for me to say. Even if that means a Dalish elf is his chosen. Humans are not the only people with an interest in the fate of the world. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready.
We have no leader, no numbers, and now no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Okej, najpierw może zbadajmy to. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many grand clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay. But you cannot pretend this has not changed you. If you're truly trying to restore order... That is the plan. Help us fix this before it's too late.